Cześć, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale po raz kolejny. Mam nadzieję, że u Was wszystko w porządku i już jesteście gotowi na nowy film. No i słuchajcie, z czym ja dzisiaj do Was przychodzę. Oczywiście wiecie po tytule, no ale wyjaśnienia się należą. W końcu zamówiłam jakieś produkty z Glam Shopu i to nie byle jakie, tylko po prostu bestsellery. Słuchajcie, wiecie jak to ze mną jest. Ja nie lubię zamawiać przez internet. Tak po prostu mam, jak to się mówi, ten typ tak ma. Także właściwie mogę policzyć na palcach jednej ręki produkty, które zamówiłam przez internet. O, śnieg pada! Śnieg zaczął padać, tak? Cieszycie się tak samo jak ja? Dobrze, dobrze, ale do brzegu, no wejdźmy do tej rzeki. Słuchajcie, co ja tutaj mam? Oczywiście, ja bardzo długo śledziłam Hanię, jej poczynania, może nie kilka lat, no ale już od jakiegoś czasu i słuchajcie, chyba od 2 lat, może od roku, od 2, och, teraz nie pamiętam, ale jak zobaczyłam, co ona tam robi, jej malutki sklepik, który się rozrósł, którego asortyment tak się po prostu rozrósł i tak się na szczęście teraz już rozsławił i stwierdziłam, że no nie, jak ja zobaczyłam turbopigmenty. Właściwie już wcześniejsze produkty mnie interesowały, no ale jak wiecie, z tym zamawianiem przez internet, no to ja jestem po prostu na bakier, ale stwierdziłam, że tutaj muszę się przełamać i tak po prostu tutaj patrzę, bo patrzę na te produkty. Słuchajcie, no i też poczyniłam w końcu to zamówienie z okazji walentynek, przyszło do mnie dzisiaj. Trwało to trochę, zanim to zamówienie do mnie doszło, bo właściwie miesiąc, niecały, a zbliża się Dzień Kobiet, więc może znowu będzie jakaś promocja, słuchajcie, może się w jakieś produkty zaopatrzę. No i co ja tutaj mam? Mam 3 turbopigmenty i 1 prasowany brokat. Ja Wam zaprezentuję oczywiście te produkty i postanowiłam, że dzisiejszy makijaż wykonam 2 turbopigmentami, a z tymi 2 produktami pozostałymi jeszcze wykonam makijaż w przyszłości, jeżeli będziecie chciały. Myślę, że słocze już widziałyście wszędzie, czy u Agnieszki Janoszki, czy u Zuzi La Make Up Bella, bo tam było mnóstwo tych słoczy i były tak profesjonalnie wykonane, że wydaje mi się, że nawet nie muszę Wam pokazywać. A poza tym też wydaje mi się, że większość z Was jest zaznajomiona z tymi produktami i to nie będzie nic nowego. No i tak nawet się zastanawiałam, czy chciałybyście film jeszcze o turbopigmentach, skoro tak głośno jest o nich w sieci i być może tego nie potrzebujecie, ale stwierdziłam, że ja sama bardzo lubię oglądać wszelkie filmiki o turbopigmentach, z makijażami, z tymi produktami, także no w końcu doszłam do wniosku, że bardzo miło, mam nadzieję, spędzi się Wam tutaj ze mną czas. No i co? Co chciałam powiedzieć jeszcze tak, to bo patrzycie pewnie, że ja coś tam z makijażu mam. Mam zrobione brwi i mam cień bazowy, a ten cień bazowy to jest oczywiście ten z mojej ulubionej palety, czyli Born to be a Unicorn, którą zakupiłam w TK Maxx i już jest niestety niedostępna. Jak widać, przeżyła ze mną dużo. To jest ten cień, tak on wygląda i stwierdziłam, że on dzisiaj będzie moją bazą do wykonania makijażu 2 turbopigmentami, ale najpierw Wam pokażę prasowany brokat. To jest srebrne holo. Opakowanie wygląda następująco. Zaraz Wam pokażę wnętrze. Mieni się, mam nadzieję, że to widać, tysiącem kolorów. Ja go zakupiłam, bo z tego co pewnie pamiętacie, bo pokazywałam w makijażu sylwestrowym ten brokat NYXa i jestem bardzo ciekawa, jak te produkty mają się do siebie. Także bardzo mi się podobają te prasowane brokaty. Chciałabym też, żeby było więcej makijaży z nimi, bo jednak turbopigmenty teraz zawirowały makijażowy, glam shopowy świat. Także chyba nawet nie widziałam, chociaż nawet nie wiem, czy w ogóle widziałam jakieś makijaże wykonane przy pomocy prasowanych pigmentów. Ja chciałabym się oczywiście z nimi bliżej zaznajomić. Na razie mam 1 kolor i z tego koloru oczywiście będę korzystać, ale w przyszłości chciałabym zamówić następne. Oczywiście jeśli ta formuła przypadnie mi do gustu. No, ale przejdźmy już do turbopigmentów. Mam w tym momencie 3 kolory. Mam kolor, który się nazywa Jean. Wygląda on tak. Ja Was przepraszam, że ja Wam tak przez folijkę pokazuję, ale te produkty są faktycznie tak delikatne. Spróbuję jakoś inaczej Wam tutaj pokazać. To jest turbopigment, który ma na imię Jean. Oczywiście kamera nie oddaje
jego blasku, jego piękności. No, cudo. Ciekawa jestem, co z tego będzie. I mam jeszcze błyskotkę. Nie dorobiłam się jeszcze palety magnetycznej. Mam nadzieję, że następnym razem. Tutaj oto mamy błyskotkę. I ostatni, o, widzicie, już ona mi tutaj wylatuje, to są bardzo, ale to bardzo delikatne produkty. I ostatni, w którym się po prostu zakochałam i jak go zobaczyłam, to stwierdziłam, że no, muszę go mieć, to jest oczywiście Vegas Bliss. Jest to bardzo delikatny produkt, no, wspominam setny raz, ale jak ja tutaj włożyłam palucha, no to już zrobiłam mu troszeczkę krzywdę. No, słuchajcie, to jest po prostu coś. Czy jest z nami ostrość? Czy leci z nami ostrość? Ach. Cudo. Pokażę Wam jeszcze raz tę błyskotkę, bo wydaje mi się, że światło było niewystarczające, żeby uchwycić. No mam nadzieję, że będzie teraz lepiej. I ja stwierdziłam dzisiaj, słuchajcie, że błyskotkę sobie damy we wnętrznym kąciku, a na środek powieki walniemy sobie Vegas. Ja wiem oczywiście, bo Hania mówiła, że niepotrzebne jest stosowanie jakichkolwiek wzmacniaczy typu NYX Glitter Primer, że ten produkt można nałożyć na gołą skórę i oczywiście on robi robotę, ale ja mimo wszystko chciałabym wydobyć trochę tego błysku i nie robiłam też oczywiście makijażu twarzy, bo stwierdziłam, że jak one mi się tutaj tak będą sypać, te produkty, no to nie będzie to zbyt dobrym pomysłem, żebym ja zaczęła makijaż od makijażu twarzy, chociaż właściwie ja nigdy nie zaczynam makijażu od makijażu twarzy i to też bardzo dobrze wiecie, bo oglądacie mnie już jakiś czas, no już troszkę. Także słuchajcie, to tyle tytułem wstępu. Nie będzie to, wydaje mi się, długi film, ale chciałam bardzo tutaj z Wami wypróbować te pigmenty na żywo, bo to oczywiście będzie moje pierwsze wrażenie. Ja robiłam tylko swatche, które pewnie widziałyście już na Instagramie swego czasu. No i słuchajcie, no nic, przystępujemy do pracy, już się nie mogę doczekać, jak wiecie, ja mogłabym być królową blasku, nie od blasków, a od blasku właściwie też. Także no, no niech się dzieje blask. Także zaraz się do Was oczywiście przybliżę. Jeżeli jesteście zainteresowani tematyką tego filmu, no to zapraszam Was serdecznie do oglądania dalej. No dobrze, już jestem bliżej Was, także przystępujemy do akcji. Dzisiaj w rolach głównych dwa pigmenty. Jeśli widzicie tutaj jakieś prześwity czy coś niedoskonałego, to tym się oczywiście nie przejmujemy, no bo te pigmenty mają dzisiaj nam zakryć całą powiekę i mają być bohaterami, tak jak wspomniałam, dzisiejszego makijażu. Także zaczniemy sobie od kleju. Słuchajcie, ja tyle filmików obejrzałam z tymi turbopigmentami. Patrzcie. No, czyż to nie jest magia? Nie wiem nawet, jak to wygląda u Was, bo słuchajcie, u mnie wygląda to fioletowo, ale pewnie u Was wygląda zielono. Ujejku. No to ja bym chciała już powiedzieć pigmentom z Inglota, Wam już podziękujemy. O, wow. No, także, że tak powiem, także tego. No co, no zatkało mnie, ale zatkało mnie bardzo pozytywnie. Chyba sobie jeszcze tutaj przedłużę, ale muszę troszeczkę kleju dodać, ale to będzie blask. Ale to będzie blask. No i oczywiście nie wspomniałam, ale pewnie też dobrze o tym wiecie, że w cenie regularnej te pigmenty dostępne są za 25 zł. Od sztuki. No a w cenie promocyjnej ja zakupiłam za dwie dyszki. Oczywiście, słuchajcie, ja mam swoich ulubieńców i widziałam, że większość dziewczyn miało te pigmenty, jak one się tam nazywają, globalny glam, top nude, ała, herbaż, co tam jeszcze. W tym momencie wydaje mi się, że te były najbardziej popularne, a mi się najbardziej podobają te odjechane kolory, wiecie, na przykład, o, tam była Laguna, jego wysokość,
Tak, to jest coś dla mnie. Dobra, niesamowicie staram się ostrożnie nakładać, słuchajcie, ten produkt, bo już się przekonałam, jak delikatny jest. Jak włożyłam mojego palucha, no to po prostu, aha, to sobie pomyślałam, Saba, to był błąd. Nie no, cudo. Słuchajcie, po prostu nie mam słów. To jest moc. To jest to. Wiecie, że ja w takich makijażach chodzę na co dzień, więc ciekawa jestem, jak zareagują osoby, które będą na mnie patrzeć, bo niby karnawał. Ale powiem Wam, że nie wydaje mi się, żebym ja kogokolwiek widziała na zewnątrz w turbopigmentach. To znaczy, być może mi chodzi tak, wiecie, w makijażu dziennym. Ała. No cudo. Cudo. Powiem Wam, że osyp jest nieznaczny tutaj u mnie, a to dlatego, że no, nałożyłam na klej i klej mi tutaj zrobił bardzo dobrą robotę. Ja jeszcze tutaj przedłużam tę zabawę i oczywiście dodam sobie na dolną powiekę, ale zanim to zrobię, słuchajcie, to walnijmy sobie w wewnętrzny kącik błyskotkę. Dobra? Umawiamy się tak? Sobie tak zrobimy. Zastanawiałam się też i myślę, że to zrobię w przyszłym makijażu. Ok. Czy nie zrobić... Wow! Czy nie zrobić tego makijażu na bazie brązowej? Ale uznałam, słuchajcie, tak sobie w swoim... O, piękny! No, on opalizuje na zieleń. Na zieleń, nawet na żółty, słuchajcie. I zastanawiałam się nad tym, ale stwierdziłam, że właśnie tak będzie ciekawiej. Przedłużę tutaj tę błyskotkę, słuchajcie. Jak ma się błyszczeć, to niech się błyszczy. Ale cudo, prawda? Czy Wy też jesteście tak zachwycone jak ja? Ciekawa jestem, czy któraś z Was... Dajcie mi koniecznie znać. Bardzo mięciutkie są w dotyku te turbopigmenty. Mam wrażenie, że porównując ten Vegas i ten jest bardziej taki delikatny, a tamten ten ma takie, że tak powiem, płaty. O, wow. Ojej, słuchajcie, no naprawdę muszę to powtórzyć, ale jestem pod wrażeniem. I ja zaraz nałożę na dolną powiekę poza kamerą. Dokończę cały makijaż. Mam nadzieję, że tutaj nic mi się nie będzie osypywało. No i oczywiście z wrażeniami widzimy się w podsumowaniu. No dobrze, tak wygląda skończony makijaż, ale zanim przejdziemy do podsumowania, to chciałabym Wam powiedzieć, jaką pomadkę mam na ustach, bo być może będą o to pytania. Bo wydaje mi się, że ta pomadka ma dosyć taki uniwersalny kolor, taki różowy, chłodny nudziaczek. A jest to kolejna pomadka, która dołączyła do mojej wesołej kolekcji, wesołej rodziny Super Stay Matte Ink. Tym razem w odcieniu Lover. Także wygląda ona tak. Zakupiłam ją, słuchajcie, wczoraj w Rossmanie, bo aktualnie jest promocja. Nie wiem, kiedy ten film pójdzie, ale postaram się Wam go wrzucić jutro. Dzisiaj jest sobota. 2 marca? Tak? Także, słuchajcie, ona kosztuje w promocji 23 zł niecałe, także myślę, że się opłaca. Mam tutaj lusterko, dlatego tak moja twarz wygląda, jakbym, nie wiem, widziała jakiś blask. A, blask. Ten blask to był dzisiejszy temat odcinka, słuchajcie. Co ja mogę powiedzieć na temat turbopigmentów? No, jestem nimi zauroczona. Po pierwsze, kolorystyka, wiadomo, blask, wielowymiarowość, no to już... No, te tematy myślę, że Wam są dosyć znane i że widzieliście wielokrotnie w wielu makijażach i właśnie one były chwalone przez te swoje właściwości. Myślę, że to jest formuła unikatowa, one są niesamowicie miękkie. Nie wiem jeszcze jak ten jean, no bo oczywiście on będzie w innym makijażu, ale powiem Wam, że ten Vegas Beast to on jest taki, no taki w płatkach, także trzeba uważać jak się go nakłada i żeby mu nie zrobić krzywdy, no bo powtórzę się po raz kolejny. Moim zdaniem są to produkty, które wymagają wyjątkowej delikatności. Błyskotkę nakładało mi się łatwiej, tak bardziej jak masełko i ona bardziej mi się czepiała tego palucha.
No, ale powiem Wam, że spodziewałam się, że ten osób będzie osyp. Osyp, proszę Państwa, że ten osyp będzie znacznie większy, bo widziałam, jak dziewczyny o tym wspominały, że jest to dosyć problematyczne, a u mnie właściwie dało się to przeżyć i bez masakry. Także no, myślę, że przybliżę się jeszcze do Was i tak, i razem sobie zobaczymy, jak ten makijaż wygląda. No, moim zdaniem, słuchajcie, no, jest to coś i jest to niesamowity blask. I powiem Wam, że już teraz mam ochotę na więcej kolorów, tak jak wspominałam, zbliża się Dzień Kobiet. Zawsze jest jakaś okazja, tak, żeby siebie dobrze potraktować, żeby należycie sobie sprawić prezent. Także jak na razie, no to ja jestem zachwycona, jestem ciekawa, czy one się utrzymają cały dzień, jaka będzie reakcja na mój makijaż. No, na razie one po prostu robią taką robotę, że nie mogę oderwać po prostu wzroku. I jestem też bardzo ciekawa, tak jak już wspominałam wcześniej, jak sprawdzi się ten kolor Vegas Bis przy brązowej bazie lub przy fioletowej bazie. To też mnie bardzo ciekawi. Myślę, że ten jean będzie też super wyglądał przy fioletowej bazie albo przy zielonej. Także dajcie mi koniecznie znać, czy chcielibyście więcej makijażu z turbo pigmentami, jak Wam się podoba ta nowa pomadka. No ale przede wszystkim piszcie mi, czy macie jakieś turbo pigmenty, czy jesteście z nich zadowolone, jak Wam się sprawdzają na co dzień. No i oczywiście, które kolory macie i które byście mi poleciły. No i być może jakieś inne rzeczy ciekawe, inne kosmetyki ciekawe z Glam Shopu, które byście mi poleciły. Także to by było na tyle w dzisiejszym filmiku. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Dajcie również znać, czy Wam się podoba ten makijaż, czy fajnie i pożytecznie spędziłyście ze mną czas. Tymczasem oczywiście zachęcam Was do subskrypcji mojego kanału, do zostawiania łapek w górę i komentarzy, bo zawsze bardzo, ale to bardzo chętnie je czytam. No i oczywiście, jeżeli macie chwilę czasu, to także zapraszam Was na mój Instagram. Tam jestem jako Creepy in Pink Makeup. Link będzie oczywiście w opisie, tam też jest kolorowo, coś się dzieje. No i tam Was też informuję, kiedy dodaję filmiki, żebyście byli na bieżąco. Także na dzisiaj żegnam się z Wami. Było mi bardzo miło, mam nadzieję, że Wam również. No i co? No i do zobaczenia w następnym filmiku. Cześć!